Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po dosyć długiej przerwie, ponieważ ostatni odcinek dodałem na kanał chyba w okolicach września. Powiem Wam szczerze, że miałem dosyć spory zastój z odcinkami ze względu na różne sytuacje, które w moim życiu się przydarzyły w ostatnim czasie. O tym sobie na pewno dzisiaj porozmawiamy. Natomiast witam Was serdecznie z serwera Tibiantis Online, Tibia 7.4. Na samym początku zaznaczę, że nie jest to materiał jakiś związany ze współpracą i tak dalej, po prostu sam z siebie na ten serwer chciałem wejść, zachęcany Waszymi wiadomościami, bo już chyba od roku czasu tak naprawdę co chwilę ktoś mi o tym Tibiantisie wspominał. Natomiast ja nie do końca byłem do tego serwera przekonany ze względu na to, że no i też jak się okazało, że nie jest to do końca serwer dla mnie, o czym dzisiaj też na pewno sobie porozmawiamy. Natomiast chciałem Wam ten serwer zaprezentować, uważam, że jest naprawdę godny tego, żeby go pokazać, stąd właśnie decyzja o nagraniu odcinka. Moi drodzy, Tibiantis jest to serwer 7.4, jest to full real map, no i co trzeba zaznaczyć, jest to serwer z expem razy 1, skille razy 1, wszystko jest tak jak na real Tibi na tej 7.4, nie ma tutaj żadnych kompletnie customowych rzeczy, no jest to serwer dosyć ciężki, trudny, nie każdy, że tak powiem, sobie na nim poradzi. Ja miałem przyjemność wczoraj podczas dwóch streamów na tym serwerze kilka godzin spędzić i naprawdę zrobił on na mnie ogromne wrażenie, dlatego też zdecydowałem się Wam go pokazać, nagrać odcinek, a przy okazji sobie z Wami porozmawiać, bo dzisiejszy odcinek będzie taki, powiedzmy to, bardziej pogadankowy. No i żeby gdzieś tam nie tracić czasu, to ja sobie ogólnie wchodzę już na szczury, załatwimy sobie tutaj dubleta od razu, no i będziemy zarabiać pieniądze na pierwszy jakiś tam ekwipunek. Przypomnę Wam, a właściwie to dzisiejszy odcinek to taka troszeczkę nostalgia starych czasów będzie, więc pewnie wielu z Was sobie przypomni, jak to kiedyś było pograć ogólnie na takim protokole. Serwer naprawdę uważam, że nie grałem na żadnym innym serwerze, który byłby tak dobrze odwzorowany, jeżeli chodzi o tą starą Tibię. Naprawdę jestem pod mega, mega ogromnym wrażeniem. Fajnie mi się tutaj grało i przede wszystkim jest mega klimacik. Gracze wręcz zachowują się tak kiedyś na tych starych protokołach. Przykładowo, no ogólnie są zapisy ze streamów z tego Tibiantisa. Wczoraj były dwa streamy rano i wieczorem, więc możecie sobie to zobaczyć. Ja sobie chyba ucieknę tutaj, przepuszujemy tego rata, mam nadzieję, że się uda to przeżyć, że tak powiem. Ogólnie są zapisy ze streamów, w ostatnim czasie zapisy streamów są tylko przeznaczone dla wspierających, ale uznałem, że serwer ten zasługuje na to, żeby pokazać po prostu, jak to wszystko wygląda. Nie każdy ma możliwość wspierania kanału, więc ja te streamy jeszcze, powiedzmy, na kilka dni zostawię, bo one i tak docelowo będą dla wspierających. Natomiast możecie sobie zobaczyć na tych streamach, jak robiliśmy wczoraj, próbowaliśmy robić w zasadzie jakieś questy. O, ja sobie zjem jedzonko w ogóle, bo tutaj widzę, że nie zjadłem i nie ładuje mi się HP, a to jest bardzo ważne. Także możecie sobie zobaczyć, jak ludzie się zbierali na questy, jak każdy każdemu pomagał. Naprawdę spotkałem i miłych ludzi, i takich mniej miłych, typu właśnie jakieś tam puszowanie, wybijanie mobów i tak dalej, ale w sensie nie w kontekście streama, broń Boże, że ktoś mi tam przeszkadzał czy coś. Nie, nie, nie. To po prostu gracze, którzy typowo są takimi ostrymi wyjadaczami na tym starym protokole. Dlatego też ten serwer, no nie dla każdego, że tak powiem, się sprawdzi. Natomiast jestem naprawdę pod mega ogromnym wrażeniem. Mega fajnie się wczoraj tutaj bawiłem. No i ogólnie moje obawy co do tego serwera, bo ja gdzieś tutaj w ogóle się nie nastawiałem na grę tutaj. Wiele razy jak ludzie mi proponowali, żebym zaczął tutaj grać, to mówiłem, że nie jest to do końca serwer dla mnie. Ja jestem osobą, która, wiecie, odpala sobie streama na wieczór, czy tam, no jak jest opcja teraz, to streamuję rano. Ale żeby sobie porozmawiać z ludźmi, pochillować, gdzieś tam na luzie wszystko zrobić, a ten serwer jednak jest taki, który po pierwsze wymaga bardzo dużo poświęcenia czasu, jeżeli chcemy coś tu ugrać, a druga sprawa, że no tutaj streamerzy nie do końca są mile widziani, czego do końca też nie do końca mogę zrozumieć, dlatego że wiadomo, że to jest zawsze jakaś tam promocja dla serwera, no ale tak po prostu jest, więc możecie sobie te wczorajsze streamy zobaczyć, luknąć, jak to mniej więcej wygląda. One jeszcze, tak jak mówię, dla wszystkich są dostępne, za niedługo będą z powrotem dla wspierających.
No i ze względu na to, że właśnie dawno nie widziałem takiego serwera, który tak super byłby odwzorowany, to zdecydowałem się ogólnie tutaj odcinek nagrać. Jak widzicie, no chwilę już czasu poświęciłem na to, żeby zabić tych kilka szczurów. Idziemy sobie ogólnie sprzedać te ciała. Sprzedajemy 5 szczurów. No tak się kiedyś, słuchajcie, zarabiało sianko i na szable potrzebujemy chyba 25 GP. Jak się nie mylę, ale możemy podejść, zobaczymy za chwileczkę. Chyba szabla to będzie na razie taki przedmiot, który będzie dla mnie jak najbardziej... No teraz chyba najbardziej będzie mi potrzebna właśnie szabla, jeżeli chodzi o szybkie tutaj wybijanie mobów. I powiem Wam tak szczerze, że też wczoraj grając zastanawiałem się ogólnie nad tym, czy... O, heal wystarczy napisać. Zastanawiałem się ogólnie nad tym, czy... Może nie warto by było tutaj ponagrywać jakieś odcinki z Rockardu czy coś, więc jeżeli ewentualnie interesuje Was moja dalsza przygoda tutaj powiedzmy na Rockardzie, bo na Mainlandzie no nie ma sensu tak naprawdę za bardzo grać, powiem Wam, że no tutaj dużo graczy jest jednak na PvP nastawionych, tutaj jednak bardzo dużo traci się podczas śmierci, to zdecydowałem, że nie jest to po prostu serwer dla mnie. Ja tak jak Wam mówię, na luzie, na spokoju sobie chcę pograć bez żadnych spinek, także no dla mnie ten serwer odpada, natomiast jak chodzi o Rockard, no to ewentualnie mógłbym coś tutaj właśnie pomyśleć, porobić jakieś questy, pogadać o starych tajemnicach tibijskich. Nie do końca też jestem do tego na 100% tak przekonany, ale jeżeli Was będzie to interesować, to dawajcie znać. No i co, za chwileczkę ogólnie już będę miał sianko na szable już, w zasadzie chyba powinno być, więc sobie... Ups, o chyba mi się myszka psuje, dobra. Zabijemy jeszcze tego szczurka i już lecimy kupić szable. No, także a propos Tibiantisa, naprawdę szczerze macie tutaj moją rekomendację, ponieważ, i mówię tutaj o samej grze, ponieważ jak chodzi o samo community, to nie za bardzo gdzieś tam się mogę wypowiadać, natomiast no, z tego co ja grałem wczoraj ten dzień, to naprawdę miło zostałem przywitany przez graczy, dostałem też jakiś tam ekwipunek, który będę losował, prawdopodobnie będzie on do zdobycia na Discordzie ekipy Castiego, także polecam sobie serdecznie dołączyć. No i tam ogólnie prawdopodobnie będzie jakiś konkursik czy coś, tam jest ogólnie playset i parę jakichś fantów, ale na tym serwerze nawet ten playset ogólnie jest bardzo pożądany. Także ja ogólnie idę sobie sprzedać te szczurki i już mordeczki będziemy rozmawiać dalej, ponieważ dzisiejszy odcinek jest taki bardziej pogadankowy. Okej, cyk. Zastanawiam się w ogóle, czy mogę Wam coś jeszcze więcej o tym Tibiantisie powiedzieć, tak naprawdę grając tak krótko, no ale wszystko macie tak jak na Real TB. Exp razy 1, skill razy 1, Magic razy 1, wszystkie potwory, wiadomo, nie ma żadnych tak naprawdę customów i tak dalej, więc wszystko jest tak jak na Real TB. I z tych serwerów, na których naprawdę ja grałem na Real mapach z niskimi protokołami, to jest chyba najlepiej odwzorowany ten... No ten Tibiantis jest najlepiej tak naprawdę odwzorowany. Okej, kupujemy sobie szabelkę, zakładamy sobie tutaj i w miarę szybko powinno tutaj pójść. I w razie gdyby ktoś z Was właśnie tutaj zaczynał grę, no to właśnie w ten sposób możecie sobie spróbować rozpocząć swoją przygodę. Ja może zrobię jeszcze jedną rzecz, wiecie co? Bo tutaj tak naprawdę bez pochodni na tej wersji gry to ciężko się gra, powiem Wam szczerze. Naprawdę ciężko się gra. Już zejdę w tej chwili na dół i Wam to pokażę. A, no tutaj jest ogólnie ten call basin, więc ja ogólnie sobie przejdę tam, na tamte szczurki. No i co, będę sobie ogólnie zdobywał cały czas gdzieś tam tutaj sianko na jakiś lepszy ekwipunek. I tak też, jeżeli będziecie zaczynać tutaj grać, to tak Wam też polecam robić, bo być może będą chciały spróbować tutaj zagrać osoby, które... powiedzmy, no nie wiem, o, teraz możecie zobaczyć, widzicie jak ciemno, no trzeba mieć pochodnie obowiązkowo. Nie, może tutaj ktoś będzie chciał zagrać sobie z graczy, którzy nigdy na takim protokole nie grali i myślę, że warto sprawdzić. Jeżeli tylko macie czas, to naprawdę świetna opcja. Ja wczoraj ogólnie wyszedłem na ten mainland i zrobiłem sobie paladyna, tak mi tutaj widzowie doradzili, że najprościej mi nim będzie, dlatego że na knajcie bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na skillowanie. Jeżeli chodzi o Sorka czy Druida, no to tutaj bardzo dużo czasu musimy poświęcić z kolei na wytwarzanie run, dzięki którym możemy expić, bo na tym protokole jeszcze nie ma różdżek i tak dalej, więc profesje magiczne no przeważnie biją powiedzmy z miecza, czy tam z klaba, z czegokolwiek tak naprawdę i no głównie z run, więc ogólnie trzeba się liczyć z tym, że bardzo dużo czasu może po prostu
zająć to robienie run. I tutaj właśnie widzowie mi powiedzieli, że ten paladyn to będzie tak naprawdę najlepsza opcja dla mnie. Wybrałem tego paladyna, no ale tak się złożyło jakoś, że nawet nie zdążyłem ani jednym spirem, że tak powiem, uderzyć. Choć powiem wam tak szczerze, że nawet rozmyślałem to, czy by gdzieś tam poza streamami nie stworzyć jakiejś postaci, czy by nie zrobić tutaj serii, ale tak jak wam mówię, nie jestem do końca co do tego przekonany, dlatego że ja tutaj grać na pewno nie dam rady na streamach. No i ogólnie zastanawiam się, czy jest sens po prostu to robić, nie? Na takiej zasadzie. A też nie ukrywam, że czekam na start Eldaranu, który prawdopodobnie będzie startował w grudniu. Przynajmniej takie jakieś informacje dostałem tam na Discordzie. Jak będzie, to zobaczymy. Dobra, no to myślę, że tyle a propos Tibiantisa. Teraz już sobie przejdę do jakichś rzeczy, o których chciałem z wami porozmawiać, ponieważ dawno nie było odcinka i co prawda wiele razy o tych rzeczach, o których teraz chciałbym wspomnieć, na pewno mówiłem na streamach, to być może kogoś nie było, może ktoś streamów nie ogląda i tak dalej. Więc ogólnie we wrześniu zrobiłem sobie taką dwutygodniową przerwę, która niekoniecznie była planowana. Ja po prostu tą przerwę musiałem zrobić, byłem, że tak powiem, wykończony po prostu robieniem czegoś, na co nie mam ochoty. Bardzo męczyłem te kroniki Mertany, grałem też na innym jeszcze serwerze OTS, który mnie bardzo nudził, a też, wiecie, chciałem dobrze wykonywać ogólnie promocję tego serwera, pomagać w promocji. I ogólnie przez to, że zmuszałem się do tych streamów, czy to z kronik Mertany, czy z tego OTS-a, ja po prostu kompletnie straciłem chęć do streamowania. Mi się kompletnie odechciało, miałem takie po prostu momenty zwątpienia, że nie wiem, czy ja chcę to dalej robić i tak dalej. I początkowo tą przerwę sobie zrobiłem na tydzień, ze względu na to, że nie mogłem sobie pozwolić na dłuższą przerwę, ale po tym tygodniu ja czułem, że jeszcze to nie jest ogólnie dobry pomysł, żeby wracać po prostu do streamów, więc były 2 tygodnie przerwy, podczas których naprawdę wiele sobie przemyślałem. Przede wszystkim zadecydowałem o tym, że będę robić to, na co mam ochotę, będę streamować to, na co mam ochotę, nie będę się zmuszać. Wiadomo, ogólnie są czasami jakieś współprace reklamowe, o czym zawsze jesteście informowani, ale czasami jakby robię to tak for fun, że gdzieś tam gram na jakimś serwerze i tak dalej, chcę pomóc, bo widzę, że ktoś jest na przykład w porządku i tak dalej. No i niestety wychodzę na tym jak Zabłocki na mydle, takie jest powiedzenie. No i właśnie w efekcie czego ja nie jestem szczęśliwy z tego, że wykonuję te streamy, a jak wiecie ogólnie od lat nie mam już jakiegoś parcia na wyniki, na wyświetlenia, na widzów. Streamuję sobie w tej swojej niszy dla kilku tak naprawdę osób, którzy wchodzą tak naprawdę na streamy ze mną, żeby sobie porozmawiać też po całym dniu. Nikt tu nie wchodzi, żeby patrzeć gdzieś tam jak ja gram czy coś, bo gdzieś tam nie prezentuję żadnego poziomu i nawet nie chcę, nie mam takiej potrzeby. Ja już ogólnie, wiecie, od 2012 roku tak naprawdę nagrywałem poradniki do Tibi, wiele rzeczy, że tak powiem, kiedyś może to parcie miałem, teraz po prostu tak sobie streamuję totalnie na luzie i po prostu wiem, że osoby, które przychodzą, żeby mnie oglądać, to nie przychodzą tam, żeby oglądać grę i zadecydowałem, że po prostu będę robić na tych streamach to, na co po prostu mam ochotę. Tak będzie najlepiej, bo nie ma to sensu, żebym robił coś na siłę i że tak powiem się demotywował do streamów i tak dalej, bo na pewno jest to już ostatni czas mój, jak robię streamy tak naprawdę. Tak sobie powiedziałem, że do 30 roku życia to jest najpóźniej, kiedy chcę to robić i chciałbym się zająć ogólnie bardziej życiem, innymi rzeczami w ogóle. Więc ogólnie teraz nie będzie czegoś takiego, że się będę zmuszał. Będę miał ochotę, to pogram tydzień na Realu, później pójdę sobie na miesiąc na OTS-a, później będę sobie grał na przykład w GTA San Andreas, co planuję od długiego czasu. Więc ogólnie teraz to ja codziennie mogę grać gdzie indziej i tak dalej, więc też bym bardzo was prosił o wyrozumiałość, znaczy wyrozumiałość, w sensie moi widzowie na pewno to rozumieją, bardziej takie osoby, tacy niedzielni widzowie, o tak bym to powiedział, którzy wpadają sporadycznie gdzieś tam, piszą, że o czemu już tu nie grasz i tak dalej, no po prostu nie wiem, jednego dnia mam ochotę grać na Realu, drugiego dnia nie mam ochoty i po prostu nie mam zamiaru się zmuszać, więc ja będę sobie tak skakał cały czas po serwerach, chciałbym dalej kontynuować założenie tego serwera, czyli kanał o OpenTB. Kupię sobie tylko szyldzika, zobaczymy czy... O, 50 GP. Letter Armor też chyba 50 GP, co?
Nie, 25. Dobra, to Letter Armor sobie kupimy. I Letter Lexy. Za 10 GP? Tak jest, dokładnie. Ok, spoko. No to już jak widzicie, już troszeczkę więcej tego ekwipunku sobie zebrałem i mogę gdzieś tam dalej się wypuścić. Chciałbym, nie ukrywam, wbić ten drugi level i gdzieś tutaj się wydostać poza miasto, żeby wam pokazać. No, także a propos tej przerwy, no mówię, dużo mi ta przerwa dała, dużo rzeczy sobie tak naprawdę przemieliłem w głowie, że tak powiem, zastanowiłem się nad tym, co ja chcę, bo wiadomo, fajnie jest też zrobić coś dla widzów i tak dalej i staram się ogólnie to robić od czasu do czasu, ale chciałbym zadbać też o siebie, o to, żebym ja był szczęśliwy, bo w dzisiejszych czasach to jest bardzo często tak, że my jako ludzie staramy się zadowolić wszystkich innych wokół, a sami nie jesteśmy szczęśliwi w tym, co robimy i powiedziałem sobie, że koniec tego gdzieś tam, jeżeli chodzi o zmuszanie się do grania gdzieś czy coś, bo ktoś na przykład chce, żebym tutaj grał i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. Teraz po prostu będę robił to, co będę chciał. Wspominałem wam na początku odcinka, że streamy są, właściwie zapisy streamów aktualnie są dla wspierających i zdecydowałem się na to, głównie tutaj za sprawą moderatorów, którzy mi to zaproponowali, ale też sam widziałem to u innego streamera, że jest taka opcja. Pomyślałem, że z racji tego, że też nie ma możliwości jakoś zbyt często robić jakichś losowań dla wspierających, a jednak osoby, które wspierają mój kanał, no to deklarują się przynajmniej na ten miesiąc gdzieś tam wspierać ten kanał i tak dalej, być takim patronem, no i wspierać po prostu to, co robię. To zdecydowałem się na to, żeby te osoby też były wyróżnione, bo oprócz tego, że jest ranga na Discordzie, że macie tam podświetlony nick na czacie i tak dalej, to chciałbym, żeby ogólnie te streamy też były, właściwie, przepraszam, zapisy tych streamów, żeby były dla wspierających. No i tak jak mówię, ogólnie zapisy streamów z Tibiantisa jeszcze ogólnie są do zobaczenia dla wszystkich, ale będą za niedługo dla wspierających tak samo. Ogólnie powiem wam tak, zawsze tak mówiłem, że ta jesień to jest dla mnie taka najlepsza pora roku, że gdzieś ja tam wychodzę na prostą, mam jakiś powiew inspiracji, motywacji do działania, że w moim życiu zaczyna się układać, to powiem wam, że jest to pierwsza jesień od bardzo długiego czasu, gdzie jest kompletnie na odwrót, gdzie no, spotykają mnie nieprzyjemności, jakieś takie przykre sytuacje tak naprawdę w życiu, na które też nie mam wpływu i w ogóle. I ogólnie ta jesień naprawdę w tym roku jest dla mnie lipna. Też jak wiecie, wbiłem na Real Tibie teraz, żeby sobie pograć na Vadirę, na Die. I ogólnie wbijam zawsze na jesień, bo jest Halloween, jest Lightbear Event. No i co? Okazało się, że po raz kolejny rok, gdzie Cipsoft tak naprawdę nic nie zrobił w kwestii chociażby Halloween eventu. Dalej jest to samo od lat, gdzie tak naprawdę kilka dni temu Givera podsyłał mi, co tam zrobili na Giverze na Halloween i ja w dalszym ciągu oczywiście podtrzymuję, że na Giveri grać nie będę, natomiast z Giverą też przymierzamy się za niedługo do takich materiałów, co w ciągu roku na Giveri się zmieniło. Będzie też rozmowa taka z Godem Giverą i tak dalej, naprawdę bardzo fajny ten evencik halloweenowy zrobili, a na Realu nic, pustka, zostawili to. Jedyne, co oni wprowadzają od paru lat, to jakieś płatne outfity i tak dalej za Tibia coiny na Halloween, więc trochę słabo. No ale co wam powiem dalej, no Lightbear Event to jest mój ulubiony evencik w grze. Czekajcie, kupię sobie butki. Można kupić? Nie można kupić Letter Bootsów, Letter Helm. Letter Helmik można, dobra. Wooden Shield, ile kosztuje? Już zobaczymy. 15 GP, o, braknie mi trochę. No to jeszcze tego, dozbieram sobie tutaj kaskę na tego shielda i będziemy lecieć gdzieś tam poza miasto. Chociaż na chwileczkę, nie? Bo już pewnie jakoś tam długo dzisiaj już nie będę wam tutaj smęcił, że tak powiem, chociaż wiem, że lubicie te odcinki pooglądać w formie podcastu. No, wracając ogólnie do tematu. Lightbear Event, wyobraźcie sobie, że no jest to mój ulubiony event w grze i o ile na dzisiejsze czasy to nie jest jakiś wartościowy event, że tam nie wiadomo jakie są nagrody i tak dalej, natomiast ten event zawsze był dla mnie naprawdę mega klimatyczny, bardzo, bardzo mi się podobał i no zawsze miałem frajdę z tego, że mogę w tym evencie wziąć udział, to wyobraźcie sobie, że w tym roku
No gracze po prostu chyba rozczarowani tymi nagrodami, tym, że nic się nie zmienia w tym kontekście. Po prostu, nie wiem, zdecydowali, że podpalą sobie wszystkie pochodnie, dostaną achievement i na resztę mają wywalone, bo tutaj ogólnie potrzeba graczy, że tak powiem, z różnych stref czasowych, żeby ogólnie to ogarnąć. Ponieważ ten ogień trzeba podtrzymywać, ogólnie tak powiem dla osób, które nie za bardzo są w temacie. Event polega ogólnie na tym, że jest 10 pochodni. Każda z tych pochodni po save'ie serwera świeci się 2 godziny. I każdy z graczy otrzymuje taką pochodnię, którą może podpalić tylko raz każdą tą latarnię. No i wtedy ta latarnia jest podpalona na kolejne 2 godziny. I trzeba ten ogień podtrzymać przez 3 lub 4 dni, już teraz nie, chyba od 11 do 15 listopada. I jeżeli jedna z tych latarni zgaśnie, czyli po prostu ktoś w ciągu 2 godzin nie zapali, to serwer jakby przegrywa automatycznie event. I wyobraźcie sobie, co dla mnie w ogóle, no kompletnie się nie spodziewałem tego, że serwer taki jak chociażby Secura, że po prostu będzie w stanie przegrać ten event. Ja nie wiem, czy w ogóle taka sytuacja w historii TB się zdarzyła, żeby Secura event przegrała. Więc w ogóle ten rok bardzo mocno jest dla mnie taki rozczarowujący pod względem tego Lightbear eventu, tego Halloween. W ogóle powiem wam, że nie czuję już tego klimatu za bardzo. No i co, teraz sobie troszeczkę pograłem na realu. Pewnie jeszcze chwileczkę na realu pogramy do startu Eldoranu. No mam nadzieję, że wystartuje on w grudniu. Też 24 listopada startuje DBK, na które wbijam na start. Nie wiem też, czy będę grał, natomiast sporo jest fajnych zmian, więc myślę, że fajnie by było coś tam sobie pograć, no ale to też wiem, że to nie jest jakby content, który większość z was interesuje, dlatego że no to jest serwer gdzieś tam o anime, prawda? Też to nie jest tak, że jest to gdzieś tam w kręgu moich zainteresowań, żebyście tego tak nie odbierali, ale po prostu spodobał mi się ten serwer, fajne były misje. Dużo z was osób miało gdzieś tam zastrzeżenia do tego serwera. W sobotę prawdopodobnie pojawi się zapowiedź następnej edycji, to wszystko tam rozwinę, żeby tutaj już nie poświęcać na to czasu. Natomiast no na razie ogólnie Real, pewnie DBK, chciałbym odpalać streamy za niedługo z GTA San Andreas. Teraz sprawa wygląda tak, moje dzieci poszły do żłobka, to też wiele razy na streamach mówiłem i bardzo przepraszam, że po raz kolejny to poruszam, ale tak jak mówię, nie każdy jest na streamach. Ogólnie moje dzieci teraz poszły do żłobka i wiecie, ja sobie ogólnie tak myślałem, że kurczę, ta jesień będzie super, dzieci pójdą do żłobka, będę miał czas na to, żeby, nie wiem, odpalić streama rano, żeby iść w spokoju na trening, żeby nawet się ogolić. Ja wiem, że dla kogoś to może być śmieszne, że o, tam jak nie możesz znaleźć ileś tam parę minut na to, żeby się ogolić, no... Powiem wam szczerze, że nie będę się tutaj zasłaniał po raz kolejny, że dzieci w ogóle, ale naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko po prostu wygospodarować chwilę czasu dla siebie, na swoje jakieś tam potrzeby i w ogóle. No i co? No i dzieci zaczęły chodzić do żłobka, moi drodzy, no i co? Większość tak naprawdę te 2,5 miesiąca teraz, co się zaczęło to żłobkowanie, że tak powiem, no to większość czasu oni są chorzy. Chorują oni, później nas zarażają, my jesteśmy chorzy, teraz pewnie też słyszycie, że trochę gdzieś tam mam katar i tak dalej, też byłem chory, siedziałem teraz z córeczką tydzień właśnie na chacie, bo była chora, synek co ciekawe zdrowy, żona chora niestety, ale no też zaczęła pracę niedawno, więc też sobie nie mogła pozwolić na to, żeby od razu, że tak powiem, odpuszczać. O, ziomeczka widzi. A właśnie, słuchajcie, bo mamy teraz godzinę 10:23, jak to nagrywam, jest tutaj względnie pusto, niech was to nie zwiedzie, bo wczoraj ogólnie jak zacząłem wieczorem streamować, to naprawdę nie było tak prosto wcale, nie? Był naprawdę hardcore. Tutaj jesteśmy na wilczkach teraz, co właśnie zbierało się tego letterseta i się tutaj przychodziło, jak szybko się chciało wylevelować w miarę postać. Więc wybijało się te wilki, wychodziło się do góry, czekało się na respa, tylko że minus tego respa był taki tutaj, że nie można było tutaj zarabiać za bardzo kasy, nie? No bo tutaj sam food tak naprawdę wylatywał, no i ziomeczek aktualnie wybił, więc też prawdopodobnie tutaj wilczków nie ma, chciałem wam pokazać. No, co ja tam kurczę mówiłem, no dzieci po prostu chorują. I ciężkie to jest, bardzo ciężkie jest to i fizycznie, i tak psychicznie, że tak powiem, no bo tak jak mówię, dzieci chorują, cierpią, później my chorujemy, jesteśmy osłabieni, musimy się zajmować dziećmi, nie ma czasu na nic, tak naprawdę nie ma czasu, żeby wyjść na spacer, nie można wyjść w spokoju do sklepu, nie można załatwić swoich jakichś potrzeb tak naprawdę, bo wszystko gdzieś tam wokół dzieci się kręci i naprawdę jest to ciężki czas w moim życiu teraz. Za co was bardzo też przepraszam, że tak wszystko tutaj wylewam, ale tak jak mówię, no ja ogólnie
właśnie odpalam te streamy, czy nagrywam teraz te odcinki, żeby sobie z wami pogadać, mam was za takich ziomków i tak dalej. Jak wiecie, jestem mocno introwertyczny, więc jakieś spotkania, wiadomo, że tam spotykam się z ziomeczkami czy coś, też im nie chcę, że tak powiem, smęcić, ale ogólnie no ja czasami po prostu nie mam za bardzo się tak do koło wygadać jak do was, nie? Bo codziennie tak naprawdę się widzimy na streamie, więc ogólnie tak wam chciałem powiedzieć, że naprawdę bardzo was przepraszam też za moje jakieś takie, że tak powiem, osłabienie formy, jak chodzi o streamy, o to wszystko, ale naprawdę ciężki mam teraz czas w życiu. Do tego dochodzą inne problemy, o których tutaj nie za bardzo też chcę mówić na streamie, ale no nie jest za dobry ten czas. Mam nadzieję, że uda się nam wyjść na prostą i że będzie po prostu coraz lepiej, nie? Na takiej zasadzie. Ogólnie tak. Patrzę teraz, czy mam coś wam jeszcze tutaj do powiedzenia i wygląda na to, że chyba poruszyłem wszystkie tematy, które chciałem. Zastanawiam się, czy jest ktoś, kto wytrwał ogólnie do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzu. Dajcie mi też znać, czy ogólnie chcielibyście właśnie, nie wiem, jakieś odcinki tutaj z Rokardu, z tego serwera czy coś. Może coś się uda po prostu podziałać, nie? Nie obiecuję wam na 100%, bo też nie wiem, czy będzie po prostu na to czas, ale jak was ciekawi taki klimat, żeby poopowiadać o jakichś starych jakby ciekawostkach tibijskich, chociażby właśnie z tego Rokardu i tak dalej, dawajcie znać. A tymczasem ja się z wami żegnam, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzę, kamerka chyba troszeczkę tutaj za wysoko była, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi to w oglądaniu. No i co? Do zobaczenia, cześć!